otwórz serce, powiedz tak, niech to będzie dla was tak. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już ponad 30 lat, a słychać ją na całym świecie, między innymi za sprawą muzyków, którzy podczas finału rozgrzewają publiczność. W Ostrowcu Świętokrzyskim o koncertową część zadbało w tym roku Miejskie Centrum Kultury. Trochę patrzyliśmy na termometry, czy w tym roku. Pamiętajmy, że większość, a w zasadzie 100% zespołu gra na żywo, więc do tego też potrzeba jest, no nie ma 20 stopni minus, bo wtedy rzeczywiście może być problem. Natomiast nie ma na pewno problemu z artystami, którzy chętnie sami się do nas zgłaszają, my trochę ich inspirujemy. Kiedy jedni bawili się na dziedzińcu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to inni, przede wszystkim najmłodsi, kreatywnie upiększali tegoroczny finał. Robimy brokatowe tatuaże, robimy warkoczyki, balony w różnych kształtach zwierząt i mieczy. Mamy jedno stanowisko, gdzie tutaj dziewczyny pomagają tworzyć torby. Mamy kolejne, gdzie wykonujemy przypinki oraz bransoletki, które też wolontariusze wcześniej przygotowali i można sobie taką bransoletkę wybrać albo zrobić na miejscu. Będzie kotek i kwiatek. No ślicznie, a w jakich kolorach? W tęczy. Mamy tu trochę ruch i są dzieci, które mają po 6-7 lat i nawet starsze, więc no, nie ma tutaj kryterium wiekowego tak naprawdę. Brązoletki zależy w sumie od jakich i poziom trudności zależy od takiej, jakiej sobie wybierzecie. Mamy możliwość zrobienia brązoletek z muliny, z tutaj serduszkiem, z napisem wośp albo zwykłym białym. Mamy możliwość zrobienia ich własnoręcznie, czyli możemy sami wybrać kolory, sami je zawiązywać. Możemy je też kupić sobie gotowe, robione przez nas z wyprzedzeniem. Mamy też możliwość wyboru brązoletek z koralików i zrobienia brązoletek z koralików. Zabawa trwała od godziny 16 i zanim do nieba powędrowało światełko, to nie jeden z uczestników poczuł się głodny. Razem z Arturem Zawadzkim włączyliśmy się do udziału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wspieramy już razem 7 lat. I co roku mamy coś nowego. Dzisiaj oprócz grochówki, łazanek, zupy rozgrzewającej mamy też ciasta, kawa i herbata. Ciasta jest 10 rodzajów do wyboru. Gwiazdą tegorocznego finału WOŚP w Ostrowcu Świętokrzyskim był Witek, muzyk ulicy. Bez korzeni, po co brałaś nie takiego, skoro chciałaś. Witek, muzyk ulicy, generalnie chciał u nas zagrać, miał inne propozycje, ale fajnie, że u nas podsumuje ten finał. Ja się w tobie zakochałem, teraz ty po mnie. W całej Polsce, w Ostrowcu również, o godzinie 20 laserowym strumieniem wysłano do nieba światełko. Koncertowa część wzbogacona była licytacjami, m.in. wielkoorkiestrowych gadżetów i pysznego tortu w kształcie serca. 650 zł po raz trzeci, brawa! Zapraszamy! Bo o to chodzi przede wszystkim, by grać do końca świata i o jeden dzień dłużej i pomagać.